nie widziałem. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej edycji, przedostatniej w tym roku, Klubu Informatyka organizowanego przez Oddział Mazowiecki. W tym roku akademickim, bo u nas, tak, w tym roku, w tym sezonie przedwakacyjnym. Witam Państwa bardzo serdecznie. Klub jest organizowany przez Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, najstarszego, najbardziej doświadczonego, a równocześnie najmłodszego duchem towarzystwa dotyczącego informatyki w Polsce. Jesteśmy na uczelni Łazarskiego i posłuchajcie, takich krzeseł jak tu mają, to na żadnej uczelni nie mieliśmy. Także duże gratulacje, macie absolutnie fantastyczne miejsca do siedzenia. Ja nie wiem, czy się w tym nie zasypia, zwłaszcza jak się studentem, ale to już inna sprawa. Dzisiejsza tematyka, myślę, była tym, co zgromadziło bardzo wielu z Państwa. Zapraszam naszego gospodarza i... myślę, że będzie się działo. Siebie, jak i wszystkich pozostałych. Dzień dobry Państwu. Najpierw wystąpię w roli gospodarza, przedstawicieli gospodarzy, czyli tutejszej uczelni. Uczelnia Łazarskiego, mimo że funkcjonuje od 20 kilku lat, nie jest specjalnie znana z zakresu kształcenia technicznego, aczkolwiek mam nadzieję, że to z czasem będzie się zmieniało. Na razie zaczynamy od bardzo, powiedzmy, silnego akcentu, nowoczesnego akcentu, czyli zaczęliśmy się zajmować czymś, co jest zupełnie topowe, jeśli chodzi o zainteresowania technologiami IT, czyli blockchain i kryptowaluty. No i to jest też trochę taki odprysk szerszej działalności, którą prowadzi kilkadziesiąt w sumie osób działających przy Ministerstwie Cyfryzacji, w ramach czego się nazywa Stowarzyszenie Blockchain Kryptowaluty, powołane decyzją pani minister Strzyżyńskiej. No i próbujemy, powiedzmy, nieść ten przysłowiowy kaganek oświaty w administrację naszą i nie tylko, żeby powiedzieć, że nie wszystko trzeba centralizować, że nie każde lotnisko musi być centralne i nie każdy, prawda, system informatyczny musi być centralny i można tutaj wejść w bardziej anarchistyczne wątki, demokratyczne, prawda, czy to co rozproszone i tak dalej. Nie musi być złe, bo może być bezpieczne i to jest właśnie to, czym zajmujemy się, mówiąc o technologii blockchain. Dzisiejsze nasze spotkanie w tej części merytorycznej zacznie się od mojego wystąpienia. Później profesor Dziębowski przejmie sterowanie i wejdzie w jeszcze większe szczegóły związane z technologią blockchain, wszystko wokół kwestii związanych z bezpieczeństwem. Później po przerwie tutaj trzy osoby przy stoliku, czyli do nas jeszcze dołączy Filip Parczyński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Będziemy prowadzić odpowiedź na Państwa pytania, na tyle, na ile będziemy mieli coś w tym zakresie odpowiedzieć. Mam przynajmniej nadzieję, że przynajmniej tyle nam się uda. I tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o kwestię tytułem wstępu i tak dalej. Dobrze. Proszę Państwa, ja z racji swoich zainteresowań i hobby, powiedzmy, technicznych, informatycznych, może bardziej przygotowałem ten temat, który Państwu za chwilę pokażę. Natomiast sam jestem z wykształcenia długoletniego już w sumie ekonomistą, więc od razu uprzedzam, że nie na wszystkie pytania będę w stanie odpowiedzieć. Natomiast postaram się przygotować swoją prezentację w formie bardziej takiego opowiadania, skąd ten blockchain się wziął, ale nie zaczynając historii od Satoshi'ego Nakamoto i tak dalej, tylko zaczynając od nieco innych kwestii, czyli coś, co jest zupełnie inną konwencją niż to, jak z reguły jakiekolwiek teksty na temat blockchaina czy ewentualnie kryptowalut się zaczynają. I pójdziemy od kwestii rozproszoności, która nie jest taka zła, o czym już wspominałem. Nie wszystko trzeba centralizować, ponieważ w pewnych systemach rozproszonych my już żyjemy. Dane mogą być replikowane, co jest normalne. Mamy wielorodzeniowe komputery, mamy obliczenia równoległe itd., itd. To jest dość pewnego rodzaju normą. Natomiast przez długi czas było problem, co z tym faktem zrobić, żeby udało się również zapewnić pewnego rodzaju wiarygodność prawdy, z którą chcielibyśmy się wymieniać za pomocą
właśnie systemów informatycznych, niekoniecznie widząc się nawzajem. Jeśli mówimy o systemach rozproszonych, oczywiście pojawiają się tak jak przy każdych nowych rzeczach pewnego rodzaju problemy. Na niektórych z tych problemów będę mówił. Natomiast to, co było podstaw sukcesu sieci Bitcoin, no to jest właśnie, przepraszam, też wyskoczyłem do Bitcoina, miałem na myśli internet, sieci internet, to właśnie jest rozproszenie. Jakby działał internet, jakby działał na centralnym serwerze. Ramy sobie, prawda, i tego. I możemy sobie maile wysyłać przez niego. No kompletnie absurdalna sytuacja. No, i tak przypomina mi się, jeśli mogę sobie pozwolić na odrobinę dygresji, jak to 22,5 roku temu pierwszy raz połączyłem się z internetem, jakie to było dla mnie odkrycie, że mogę się z Krakowem połączyć, nie będąc w tym Krakowie, ani nie dzwoniąc do Krakowa. Z Cyfronetem wtedy akurat pierwszy raz pamiętam, w grupie się gdzieś tam połączyłem. Oczywiście szukałem jakichś fajnych plików muzycznych, do tego głównie to na początku mi służyło. Później zacząłem zauważać inne dobrodziejstwa internetu. Dwa lata później już uczyłem kilka studentów w zakresu tego, jak stawiać swoje własne strony internetowe, ale stwierdziłem, że to jest za nudne, jakieś strony internetowe i tak dalej. 4 lata temu, jak zobaczyłem pierwszy raz Bitcoin, stwierdziłem, nie, to też nie jest takie ciekawe, po 2 dolary, so, kto to będzie chciał kupować i tak dalej. No a teraz widzimy, no niestety, to był jeden tak, prawda, ekonomista. Policzyłem sobie oczywiście, ile kosztuje wykopanie takich bitcoinów i stwierdziłem, że nie jest opłacalne, że to robię na domowym sprzęcie. To też było błędem, bo założyłem, że cena się niespecjalnie zmieni. Także i tak jak pewnie większość osób w branży, gdyby ja miał maszynę do cofania się w czasie, to byłbym już bogatym człowiekiem. A każdy zresztą w branży kryptowalutowej ma tego typu historię. Natomiast użyłem celowego te porównania do początków internetu, bo być może, oczywiście tutaj zgadujemy, ale być może, tak niektórzy mówią, z blockchainem, z kryptowalutami, jestem tak jak z internetem 20 lat temu. Czyli coś jest rozproszone gdzieś tam daleko, nie za bardzo wiemy jeszcze do czego to może służyć. Niektórzy mówią, że tylko do jakichś nielegalnych rzeczy i tak dalej. Tak jak kiedyś internet służył też do niespecjalnie bardzo użytecznych kwestii. Przynajmniej tak jak ja pamiętam, do czego na samym początku był wykorzystywany i tak dalej. Ale z czasem być może to wszystko wyewoluuje w bardziej konkretne zastosowania i być może tak tak będzie. Natomiast teraz pozwolę sobie przejść przez, i będę bardzo szybko zmieniał niektóre slajdy, przez takie rzeczy, które być może dla niektórych z Państwa, może większości jest, powiedzmy, dość proste. Jak stworzyć coś, co byłoby w miarę bezbłędne? Załóżmy, że mamy komputer, możemy komputery ze sobą połączyć, co zrobić, żeby to wszystko działało poprawnie. W tradycyjnym sposobie, w tradycyjnych systemach wiemy mniej więcej jak to zrobić, natomiast w jakimś czasie pojawiały się pewnego rodzaju problemy. Co będzie, jeśli coś po drodze wysiądzie, łącze nie będzie działało, komputer przestanie działać i tak dalej, i tak dalej. A jeśli to mówimy wtedy o, powiedzmy, centralnym serwerze banku, no to wtedy mamy problem, a może dwa razy z karty kredytowej, z karty bankomatowej też tam ściągnie środki, a może jakoś jeszcze inaczej. Prawda? I jest pewien problem. Do tego można pewien stan rzeczy, że tak powiem, który jest rozproszony, gdzieś tam replikować. I to często właśnie mówi się, że to jest jedno z większych zastosowań czegoś, co się nazywa blockchain, o czym za chwilę będę jeszcze więcej mówił. No i jeśli mamy jeden serwer, no to sprawa jest prosta. Dbamy o ten serwer, prawda, zapewniamy jego funkcjonowanie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast single point of failure. Gdyby haker miał zaatakować sieć, która składa się z, nie wiem, z kilkudziesięciu komputerów połączonych ze sobą wszystkich do jednego komputera, no to mamy odpowiedź od razu, gdzie to coś atakować. Więc gdy paręnaście dni temu w Ministerstwie Cyfryzacji widziałem prezentacją z zakresu tego, że wszystkie rejestry w Polsce będą podłączone do jednego tak zwanego węzła, od razu zapytałem się, no dobrze, a jak będziecie go chronili? No tam będą porządnie ochroniani. No, tego nie będę dalej komentował, natomiast dla mnie jako osoby, która już od kilku lat zajmuje się technologiami rozproszonymi, przynajmniej od takiej strony, powiedzmy, bardziej opowiadaniowe, nie mówiąc o stosowaniu Bitcoina, no to dla mnie to jest proszenie się o kłopoty. I oczywiście może jedno z rozwiązań blockchain, ale to jeszcze zobaczymy.
Przejdźmy jeszcze do kilku kolejnych kwestii. Jak to jest to komunikacja pomiędzy komputerami, jak powiedzmy to rozpracować? Jednym z takich starszych sposobów odpytywania serwera to jest właśnie to, co tutaj spróbowaliśmy opisać. Mamy system, który jest stosunkowo wolny. Awaria jednego serwera zawiesza cały system. Mój teść od 2 dni czeka na potwierdzenie, czy jest właścicielem domu, który kupił, czy nie. Serwer nie działa w sądzie i od 2 dni dany sąd też nie pije kaweł, a nie pracuje, ponieważ system padł. Gdyby to był system w jakiś sposób rozproszony, zapewne do tego by nie doszło. Czy można byłoby taką komunikację pisaną na wcześniejszym slajdzie jakoś inaczej zrobić, rozpracować? Pewnie tak, za pomocą tutaj jednego z innych rozwiązań opartych na etykietach, gdzie trzeba czekać pewien określony czas na to, żeby coś się tam wykonała, ale wtedy pojawia się problem. No dobra, tikety powinny mieć w jakiś sposób, powinny być ponumerowane, ktoś musi sprawdzać, jaka jest ich kolejność, więc dodatkowe problemy z tym się pojawiają i tak dalej. Oczywiście można to dalej rozpracowywać i kolejne, powiedzmy, zabezpieczenia tworzyć, ale pojawia się problem, no dobrze, no ile trzeba uzgodnień w sieci uzyskać, żeby coś działało. To jest pewny przykład, który często bywa podawany, gdy mówimy o powiedzmy, jakichś podstawach funkcjonowania kryptowalut, a blockchaina w szczególności. Weźmy taką kwestię. Dwie osoby chcą coś uzgodnić ze sobą. Dla rzadko niech to będzie termin randki. Chcą użyć do tego nowoczesnej komunikacji, nie starego telefonu, tylko załóżmy SMS. Bo wysyła propozycję do swojej koleżanki, no ale tam może potwierdzić, ale dalej nie wie, czy Bob uzyskał tę informację, tak mogą sobie, a już tak trochę potwierdzać sobie nawzajem kwestię umówienia się i potwierdzać i to trochę potrwa. A jeszcze komunikacja potrafi w międzyczasie zgonić. Ja kilka dni temu miałem spotkanie, gdzie wysłałem informację do kolegi zresztą płynącego na sali. Byłem pewien, że SMS doszedł i że wie, że tego ja na spotkanie nie przyjdę. Okazało się, że nie, że komunikacja zawiodła, bo korzystałem z bardzo, powiedzmy, fajnej aplikacji Signal, która niespecjalnie czasami dobrze działa. Także jest to jakiś realny problem, jak zapewnić, żeby komunikacja dwóch stron funkcjonowała. Oczywiście teraz już wiem, lepiej zadzwonić, no ale jeśli mamy szerszą sytuację, ogólniając ją, i mamy do czynienia z komputerami, które się nie znają, w dodatku więcej niż 2 komputerami, wtedy mamy problem. Jak uzgodnić wspólną prawdę? Jak na coś się wszyscy mieliby umówić i rzeczywiście wierzyć sobie nawzajem, że to jest to, na co się umówili? No, bo można w ten sposób sobie wysyłać informacje jeden do drugiego, trzeciego i dziesiątego, w zależności od tego jeszcze ileś się... To wszystko może długo trwać, nawet w nieskończoność, i myślę, że się system zawiesza. I są przypadki, kiedy nie da się uzyskać konsensusu, porozumienia co do tego, jaki jest stan rzeczy, czy do transakcji doszło, czy się umówiliśmy na coś i tak dalej. Można próbować to w jakiś sposób rozwiązać i na przykład ustalić, ile czekamy na uzgodnienie prawdy, w jaki sposób do tego by mogło dojść, ale też jeśli mamy problemy z częścią sieci, hipotetyczny przypadek, ale możliwy do wystąpienia. Jeśli połowa węzła w takiej sieci przestanie działać, druga połowa też nie będzie funkcjonowała. W dalszym ciągu to nie rozwiązuje problemu. Dlaczego jest to ważne? Bo czasami może dojść do ataku na sieć, do przejęcia sieci. Wtedy mamy realny problem, co tu może być w takiej sytuacji. Więc oczywiście tutaj próbowano znaleźć rozwiązania tych zakresów, jeszcze o różnych innych kwestiach związanych będę mówił. I ten przykład drobny Boba i Alicji jest przykładem, jak to się mówi, problemu dwóch generałów. Jest to problem wzięty jeszcze z dawnych czasów, chyba ze starożytności. Przynajmniej tak to jest opisywane ładnie w literaturze. No i próby rozwiązania tego za pomocą obecnych, powiedzmy, systemów. I dochodzimy do czegoś, co się nazywa porozumieniem bizantyjskim. Co to takiego? W funkcjonowaniu różnych złożonych systemów ważne jest, żeby zidentyfikować coś, co może nie działać. Coś, co może zawieść. Czasami tym elementem jest pilot, który nie zawsze posłucha się aparatury pokładowej. Aż
się kończy, żeby coś więcej będę powiedzieć, ale może wstrzymam się. W dużych Boeingach części jest kilka milionów. Czasami pokazuję studentom, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że żadna z tych części nie ulegnie uszkodzeniu. To prawdopodobieństwo jest znikome. Z reguły na samolocie sporo części jest psutych, ale jeśli jest to fotel i jego odchylenie nie działa, to nie jest to problem. Natomiast jeśli jest to jakiś kluczowy element, to wtedy rzeczywiście może samolot faktycznie spaść. Ale to też są rzadkie sytuacje, ponieważ szuka się tego typu elementów i próbuje się zdublować system podejmowania decyzji, tak żeby w razie awarii takie elementy można było obejść. I właśnie mówimy o takich węzłach bizantyjskich. W dodatku tutaj w ten sposób jest to określone, co będzie, jeśli powiedzmy jakiś system w samolocie złośliwie zacznie działać. Nie, że po to się nie chce otworzyć, tylko złośliwie będzie coś robi, prawda, kawę rozlewało i tak dalej, jeśli nie daj Boże porozumie się z komputerem powodować, zmieni to lotu. Co to jest w takiej sytuacji? Jak dojść do porozumienia w jakiejś sieci, mimo że ktoś złośliwie działa? No i jeśli mamy trzy węzły w sieci, jeden z nich zachowuje się w taki sposób, rozwiązania problemu nie da się osiągnąć. I ogólniając, jeśli takich węzłów będzie 1/3, porozumienia nie dałoby się osiągnąć. To pojęcie bizantyjskie ma też inne określenia w literaturze. Kiedyś używano pojęcia generałowie albańscy albo chińscy, ale z tego co czytałem, jak się spotkali informatycy na konferencji międzynarodowej, w tym również informatycy byli z Albanii czy z Chin, poprosili, żeby nie używać takiego określenia, stąd używa się w literaturze określenia bizantyjski, ale to nikogo nie razi. Próbuje się oczywiście te problemy rozwiązać za pomocą różnych algorytmów. I dochodzimy do kolejnych problemów z zakresu funkcjonowania różnego rodzaju systemów. Autentyczność. Czy można wykryć, kto kłamie? Kto jest tym złośliwym człowiekiem, zdradzieckim generałem i tak dalej? Jak ograniczyć problemy związane z taką osobą? Jak stworzyć protokoły, systemy odporne na błędy bizantyjskie? Co to po tych samolotach, po dyplomatach kosmicznych jest czymś, co jest niezbędne? Może by w takim razie w jakiś sposób to zabezpieczyć, w jakiś sposób podpisywać. Próbowano w ten sposób dojść, nawet parę lat temu dochodząc do pewnych wyników w tym zakresie. Przechodzimy do kolejnego zagadnienia, do kworum, bo jeśli mamy powiedzmy pewnego rodzaju głosowanie, uzgadniamy jakąś prawdę, to od którego momentu możemy przyjąć, że mówimy o tej prawdzie. Stąd właśnie kwestia kworum, ale wcześniej jeszcze, co zrobić, jeśli serwer nie jest wydajny? Co się z reguły robi w firmach? Kupuje się więcej serwerów, ale nawet jak ma się ich znacznie więcej, odporność na błędy rośnie, to jeszcze nie rozwiązuje to wszystkich problemów, bo chociażby jak uzgodnić stan prawdy, jeśli serwery między sobą się różnią stanem rzeczy, stanem transakcji, stanem kont bankowych i tak dalej. Co przyjąć się za prawdę? Czy większość zwykłą, czy kwalifikowaną, może 1/10 i tak dalej. Także tego typu kwestie również były analizowane. I dochodzimy do jednego z ostatnich tematów prezentacji, czyli jak uspójnić te różne systemy. Najpierw idziemy od takiego bardziej trywialnego przykładu. Jak stworzyć się bankomat? To nie jest taka zupełnie hipotetyczna sytuacja, ponieważ 2 lata temu pewien student fizyki zgłosił się do mnie z takim pomysłem, chciałby zbudować bankomat. Ale żeby to był taki sprytny bankomat na miarę XXI wieku, to on by tutaj przyjmował, prawda, powiedzmy banknoty, ale wydawałby bitcoin. Albo no, przyjmowałby bitcoina, a wydawałby gotówkę. Także pracowaliśmy kilka miesięcy nad takim rozwiązaniem. Niestety zapał, powiedzmy tutaj znanego studenta fizyki do stworzenia takiego automatu osłabł, więc projekt przejął ktoś inny i z dofinansowaniem jeszcze jednej z osób sali udaje się ten bankomat teraz już dokończyć. Mam nadzieję, że niedługo, przepraszam, bitomat, tak się powinno nazywać się, tenże bitomat niedługo pewnie ujrzy światło dzienne, także Pan Warszawski, tak jak stwierdziłem, w tym czym
pochwalić. Ale wróćmy do naszego tematu, co z takim bankomatem, jego funkcjonowanie w takim najprostszym zakresie jest proste. Ale co będzie w takiej sytuacji, jeśli coś będzie nie tak na drodze w zakresie komunikacji? Nie jest to zupełnie odosobniony przykład. Kiedyś byłem ze znajomymi, którzy mieli jedno konto bankowe, jedną kartę bankomatową do tego i bardzo bali się różnego rodzaju technologii. Akurat bankomat wciął, że tak powiem, ich kartę bankomatową. Czekali przez 2 godziny na zwrócenie tej karty przed tym bankomatem, bo nie wiedzieli, co biedni mają zrobić. Inni ludzie by powiedzieli, no dobra, wyciągam drugą kartę, idę do innego bankomatu. Oni nie mogli tego zrobić i bali się, co zrobić. A co będzie w sytuacji, jeśli ten bankomat na czy jakieś pieniądze ściągnie z konta, nie wypłaci pieniędzy albo cokolwiek innego. Problemów po drodze może być trochę. I dochodzimy do pewnego twierdzenia, które zresztą też pierwszy raz się o nim dowiedziałem rok temu z Kabalką właśnie przy pracach nad bankomatem, nad bitomatem. Twierdzenie kart, te 3 pojęcia drobne do wyjaśnienia. Spójność systemu, czyli sytuacja, kiedy wszyscy zgadzają się co do tego, że tak, to jest prawda, czyli że Alice i Bob mają randkę o tej godzinie, albo że Iksiński ma tyle i tyle pieniędzy w banku. Dostępność systemu, czyli system działa, przetwarza zapytania, funkcjonuje. I odporność na podzielenie, to jest moje takie trochę może niezbyt zgrabne tłumaczenie, partition tolerance, zdolność rozproszonego systemu do funkcjonowania, nawet jeśli coś z systemem się dzieje nie tak, część sieci jest odłączona. Jest to dość ważne twierdzenie z punktu widzenia systemów rozproszonych, ponieważ mówisz, że w takim, że systemie uzyskanie jednocześnie, spełnienie jednocześnie tych 3 warunków jest niemożliwe. Można spełnić 2 z tych warunków, ale nie 3. I przyjrzyjmy się pewnej sytuacji, jeśli wracając do bankomatu, jeśli bank odpowiada, wtedy synchronizuje się stan konta pomiędzy bankomatem i bankiem. Jeśli stan konta jest niewystarczający, wtedy bankomat kończy transakcję. Jeśli bank nie jest osiągalny, a jednak bankomat ma zadane, że ma jednak wypłacić komuś pieniądze, to może to zrobić. Zapisuje u siebie informację o wypłacie. Gdy dojdzie do synchronizacji, informacja w banku się aktualizuje. W prostym przykładzie oczywiście to w praktyce bywa trudniejsze. Ale ten algorytm w takiej sytuacji byłby odporny na podział sieci, to znaczy jest pewien węzeł odizolowany od reszty sieci. W jakimś czasie się synchronizuje i można wtedy zapewnić spójność systemu. Ale spójność nie natychmiastową, tylko po jakimś czasie, eventual consistency. I tak to może działać, czyli tymczasowo możemy się co do siebie różnić, no tak jak to w małżeństwie, możemy się kłócić, ale ponieważ i tak nas coś łączy i tak dalej, to później dojdziemy do porozumienia i nie będziemy się już o takie różnego rodzaju rzeczy sprzeczać i w każdym związku różnego rodzaju sposoby dochodzenia do konsensusu, rozwiązywania problemu się rozpracowuje, jakie mechanizmy przenieść się do systemów informatycznych, i żeby to funkcjonowało tak, żeby można było nawet pieniądze takiemu systemowi powierzyć. No i to właśnie rozwiązano w systemie Bitcoin. Jak to funkcjonuje w Bitcoinie? Najpierw drobna taka kwestia, że Bitcoin to pierwsza implementacja czegoś, co się właśnie nazywa łańcuchem bloków po polsku blockchain, albo właśnie łańcuch bloków, chyba częściej się używa już jednak słowa blockchain, tak samo jak w nazwie strumienia. Przy Ministerstwie Cyfryzacji nie jest to strumień łańcucha bloków i kryptowalut, tylko blockchain i kryptowalut. Więc co to jest ten Bitcoin? Kilka tysięcy węzłów jest ze sobą powiązanych. One wszystkie wykonują te same operacje. To znaczy w sieci wiadomo, co jest prawdą. Nikt nie ma kontroli nad tą siecią, nie ma centralnego serwera, który mówi wszystkim, jaki jest stan prawdy, jaki jest stan poszczególnych kont, która transakcja jest ważna, legalna, która nie. I trochę takich dodatkowych points z tym związanych. Adres. To nie jest dokładnie odpowiedni konta bankowego. To w Ministerstwie Finansów myślałem kilka miesięcy temu, że to będzie takie proste. Tworzono
projekt ustawy o Centralnym Rejestrze Rachunków. Stwierdzono, że adres bitcoinowy będzie takim rachunkiem i wszystko będzie łatwe, proste i przyjemne. Po czym musieliśmy wytłumaczyć, że technicznie zrobienie takiego rejestru dla bitcoinu byłoby dość trudne, chociażby ze względu na ilość rachunków, które można byłoby uzyskać. Bo co z tego, że rachunków bankowych, depozytowych, skrytek bankowych w Polsce naliczono około 60 milionów, jeśli to z punktu widzenia ilości adresów bitcoinowych jest drobiazg. Także, bo tych adresów to może być tak dużo. Tutaj jest taka liczba 2 do 160. Jakieś próbowałem w Excelu to policzyć, nie udało mi się. Użyłem Pythona i tak, już uzyskałem jakąś długą liczbę. Żeby sobie wyobrazić, co z tą liczbą można zrobić, gdyby się udało, gdyby ktoś próbował złamać zabezpieczenia, że tak powiem, w sieci Bitcoin, miałby sprzęt o 11 miliarda prób na sekundę. Czas potrzebny do tego, by wynosić mniej więcej 2 do 45. Także tak, trudne do wyobrażenia sobie, aczkolwiek być może kiedyś obliczenia będą jeszcze dokonywane znacznie szybciej, ale to wtedy, znając pomysłowość kryptografów, to znaczy w inny sposób na zabezpieczenie tego, bo to nie jest tak, że obecny system, powiedzmy, Bitcoin jest niezmieniały na zawsze. Można to zmienić, tak jak kiedyś profesor Srebrny mi wspominał o takiej kwestii. Mówi się, że 21 milionów bitcoinów może tylko istnieć, prawie 21 milionów bitcoinów może powstać. Chyba że się większość osób umówi, że będzie inaczej, wtedy można byłoby jednak zmienić tą liczbę. Oczywiście nie specjalnie mówi, zwykle to opracowania z tego zakresu Państwo tej informacji nie znajdziecie, ale są tacy, co znają tę technologię bardzo dobrze. Wracając do tematu, taki adres składa się z kilku elementów. To jest ciąg znaków alfanumerycznych, gdzie mamy skrót klucza publicznego, pewną sumę kontrolną i tak dalej. Jak to mniej więcej działa? Ktoś chce zawrzeć transakcję. Ta transakcja rozgłaszana jest po sieci, przetwarzana jest przez każdy węzeł. Od razu może niektórym się uruchomić informacje zaraz. Kilka tysięcy węzłów to samą transakcję obrabia. Coś tu może być nie tak. Żeby dokonać transakcji w sieci Bitcoin, nie każdy musi mieć węzeł, bo inaczej kilka milionów osób, użytkowników Bitcoin na świecie właśnie byłoby takimi posiadaczami węzłów. Nie jest to niezbędne, tak ta sieć została zaprojektowana. Mogą połączyć się tymczasowo z siecią i dokonać swojej transakcji, nie muszą przechowywać całej historii tychże transakcji. No ale transakcje mogą być niepotwierdzone lub potwierdzone. Takie, powiedzmy, wstępne transakcje właśnie są niepotwierdzone. Na czym to polega jeszcze za chwilkę? Żeby i kolejna, jedno z największych odkryć w systemie, czy w blockchainie, w systemie Bitcoin, to jest jak uniknąć podwójnego wydatkowania. Coś, co jest strasznie ważne w przypadku pieniędzy zwłaszcza. Kilka miesięcy temu było kilku takich pomysłowych nastolatków, którzy postanowili sobie podwoić 10-krotnie liczbę posiadanych pieniędzy. Użyli skanera i drukarki cyfrowej i myśleli, że będą bogaci, prawda? Wpadli już przy wydatkowaniu trzeciego banknotu. Chyba mają karę, coś zagrożeni są z parę grafów, gdzieś tam do 10 lat pozbawienia wolności. Także takie próby, no wiadomo, jak świat stary się zdarzało. Żeby użyć systemów, bezpiecznych systemów rozproszonych, trzeba było ten problem w jakiś sposób rozwiązać. I tutaj wymyślono coś, co się nazywa dowodem wykonania pracy. Czasami mówi się dowodem pracy, ale aczkolwiek profesor Srebrny też już mi kiedyś skorygował, lepszy jest dowód wykonania pracy, proof of work. W sieci Bitcoin jest, ja tym jeszcze też za chwilkę, wykonywana coś, funkcja skrótu. Funkcja skrótu, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to taka obrazowo. Całą Wikipedię można streścić do jednego ciągu znaków, a dokładnie tak, dokładnie streścić. Natomiast każdy dokument cyfrowy, każdą treść można byłoby skrócić właśnie do pewnego stosunkowo krótkiego ciągu znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację danego dokumentu, czy to będzie drobny plik tekstowy, czy to będzie encyklopedia Britannica w formie cyfrowej i tak dalej, ale można od najrozmaitszych dokumentów uzyskać ich cyfrowy skrót i ten skrót w dodatku ma tą możliwość,
że na podstawie tego skrótu nie da się rozszyfrować, co za nim stoi. To jest naprawdę potężne rozwiązanie i bardzo, bardzo poważnych konsekwencji. No i właśnie, jest kwestia, jak liczyć te funkcje skróty, jak to wszystko powinno funkcjonować, jeszcze żeby wyniki były w realnym czasie. No i w przypadku sieci Bitcoin przyjęto, że te transakcje, które są zbierane, powinny być dokonywane co pewien czas. No bo jeśli sieć ma z kilku tysięcy elementów się składające, ma przetworzyć jakieś informacje, to potrzebuje trochę czasu na to. Dlatego transakcje są zebrane w bloki. Te bloki zawierają listę transakcji, są też powiązane, każdy nowy blok, każdy nowy zbiór transakcji jest powiązany do poprzedniego bloku, do poprzedniego zbioru transakcji. No i właśnie tu mamy rozwinięcie, dlaczego blockchain się nazywa blockchain, bo to jest łańcuch blok, ta transakcja jest blokowana ze sobą co kilka minut, w Bitcoinie co 10 minut dochodzi do uzgodnienia, co jest tym właściwym stanem transakcji, co jest tym blokiem. To jest wszystko powiązane z jakimiś blokami, jest łańcuch, którego nie da się rozerwać. No i to gwarantuje w pewien sposób, że mamy do czynienia z wiarygodną informacją o tym, o co chodziło dotąd, jakiego rodzaju transakcje były dokonywane. Przy czym ja mówię te transakcje, bo Bitcoin, kryptowaluta i tak dalej. Natomiast w zeszłym semestrze prowadziłem na tej uczelni przedmiot w bazy danych i tak przypominam sobie z takiego slangu, że powiedzmy bazodanowego, że transakcja to nie jest tylko to, co my uważamy w normalnym, powiedzmy, zastosowaniu po transakcji, to jest po prostu wpis do bazy danych. Transakcja nazywa się wpisanie czegoś, powiedzmy, zapisanie w bazie danych. A to może być nie tylko już kwestia finansowa, bo tutaj mówimy o innego rodzaju również zastosowaniach. Mówimy o możliwościach przejścia z kryptowalut na tokeny cyfrowe, albo w ogóle jeszcze pójście dalej i wtedy skala możliwości zastosowania technologii blockchain znacznie się zwiększa. Wracając jeszcze do naszych kwestii bezpieczeństwa. Proof of Work ma za zadanie w ten sposób synchronizować sieci, sprawiać, że ona będzie w miarę stabilnie, regularnie funkcjonowała. Znajduje się pewne rozwiązanie za pomocą algorytmów, które są zaangażowane w Proof of Work. Ten, kto znajdzie odpowiednie rozwiązanie, dostaje za to nagrodę, na czym co może się okazać z czasem dość zyskowne. I stąd dochodzimy do powstania zupełnie nowego sektora gospodarki, który związany jest z górnictwem XXI wieku. Ja czekam na to, kiedy, którego tam 6 grudnia, Dzień Górnika, no, będą. Razie mnie to, że moje dziecko uczy się o górnika węgla kamiennego, podczas gdy tatuś się też czasami bywa górnikiem, aczkolwiek z innego rodzaju przemysłu. Wydaje mi się, że bardziej nowoczesnego i bardziej powinien być promowany przez nasze władze. Nie mówiąc o tym, że górnictwo bitcoinu w naszym kraju bardzo przyczynia się do rozwoju górnictwa węgla kamiennego poprzez zużycie olbrzymich ilości prądu. Szacuje się, że sieć Bitcoin będzie w 2020 zużywała tyle prądu, co Dania. Dość dużo. I wracając do tych właśnie górników, do osób, które zaangażowane są w ochronę sieci Bitcoin, udostępniając tej sieci olbrzymiej czasami wartości mocy sprzęt komputerowy, za to dostaje się nagrodę normalnie co 10 minut 12,5 Bitcoina. I normalnie w systemach, powiedzmy, księgowych, w systemach transakcyjnych jak to się suma musi wyjść na zero, to wszystkie transakcje muszą być zbilansowane. Wyjątkiem od tego jest właśnie pojawianie się nowych bitcoinów w obiegu. I to też było takie sprytne ze strony Satoshiego Nakamoto. To było takie, powiedzmy, rozegranie psychologiczne tego, jak sprawić, żeby ludzie sami z siebie zaczęli chronić sieć, która jest niczyja. Właśnie dostałem za to pewnego rodzaju nagrodę. Później się uwalnia mechanizmy gamification, walki o to, kto będzie miał większą moc obliczeniową, kto będzie lepszym górnikiem, wydajniejszym i tak dalej. Tak jak mówię, cały przemysł już na tym powstał. No i zaczynało się od zwykłego kopania na sprzęcie domowym, ja jeszcze Litecoiny na
domowym laptopie kopałem, coś tam się udawało, ale później już trzeba było kupić koparkę. Najpierw jakąś taką zwykłą, malutką, teraz potrafią być to olbrzymie centra obliczeniowe, że tak powiem. Widziałem takie centrum, jedno chyba z największych, znaczy największe w Polsce. To wygląda jak kontenery, tylko takie powiedzmy do transportu morskiego, tylko że w środku zapakowano właśnie sprzętem obliczeniowym, zużywa to prądu, co nie miara. I też ma olbrzymie moce obliczeniowe, jak sobie policzyłem, to taki jeden moduł obliczeniowy, nie przepraszam, całe to centrum, cała ta kopalnia, że tak powiem, bardziej slangowo, którą mam na myśli, gdzie się podwodził miejscowiono, gdyby wykorzystać serwery Google'a do tego samego, czyli do kopania bitcoinów, to ta kopalnia ma większą moc obliczeniową niż wszystkie serwery Google'a wzięte razem do siebie. A mimo, że to jest powiedzmy razem z kilka kontenerów obliczeniowych, ale ciągle prądu, co nie wiem. Także tak to aktualnie powiedzmy wygląda. Jest oczywiście wyścig, kto będzie miał lepszy sprzęt, bardziej wydajny i tak dalej, ale do tego pojawiają się problemy. A prąd, może Islandia, może jeszcze jakieś inne kraje, gdzie prąd jest tani, a co z dostępem internetu, zespołem, który będzie zajmował się obsługą takiego sprzętu, a co później zrobić z bitcoinami, w jaki sposób je sprzedać, jak zabezpieczyć się przed zmianą kursu, co z podatkami, płacić je czy nie. To są różnego rodzaju już rzeczy, które pokazują tworzenie się innej, powiedzmy, części ekonomii, rynku i tak dalej. Także dużo się w tym zakresie dzieje, stąd no, powstają już pierwsze doktoraty na temat Bitcoina w Polsce, chyba w czerwcu będzie pierwszy z dziedziny ekonomii broniony w naszym kraju. Wracając do tematu, no właśnie, w końcu sieć Bitcoina udaje się synchronizować. Co jakiś czas system się rozjeżdża, gdzieś tam dochodzi do tak zwanych forków, ale jeśli jest to w ramach jednego potwierdzenia, jednego bloku, jest to dość naturalne, czasami to trochę dłużej trwa. Wygrywa ten łańcuch bloków, jak to w darwinizmie, ten kto jest mocniejszy, ten wygrywa, ten kto jest dłuższy, ten wygrywa. Ten łańcuch bloku, który jest dłuższy, przyjmuje się, że zapewni to w końcu tą spójność. I tak podsumowując, bo trochę za długo już też mówiłem, co Bitcoin nam dał, oprócz tego, że odkrył technologię, powiedzmy, blockchain, jeśli tak mogę powiedzieć, rozwiązał problem podwójnego wydatkowania. Aczkolwiek konsekwencją tego jest to, że sieć Bitcoin jest stosunkowo niewydolna. 7 transakcji na sekundę, to wyobraźmy sobie jakiekolwiek zastosowanie, poważniejsze zastosowanie finansowe, czy w banku, czy na giełdzie i tak dalej. Jest to dość, powiedzmy, toporne rozwiązanie, ale funkcjonuje. Stąd są różnego rodzaju eksperymenty. Słyszałem już o próbach dokonywania zmniejszenia bloków do znacznie mniejszych wielkości. Chociażby ograniczając liczbę węzłów, które mogą wziąć udział w uzgadnianiu konsensusu i niektórzy planują mieć możliwość przeprowadzania 100 tysięcy transakcji na sekundę właśnie w systemie rozproszonym. A wszystko zaczęło się od takiego Bitcoina, który, tak jak mówię, jest stosunkowo topornym rozwiązaniem, jeśli chodzi o profesjonalne zastosowania finansowe, co zresztą widać na bieżąco, co się dzieje. Czasami bywają dni, że kilkadziesiąt tysięcy transakcji w skali świata jest niepotwierdzone i ludzie czekają na to, co się dzieje. Wydawało się, że w Bitcoinie że Bitcoin zmieni, powiedzmy, trochę gospodarkę, że będzie odporny na inflację, ale nie, inflacja jest w Bitcoinie, ceny transakcyjne, ceny za potwierdzenie transakcji rosną już dochodząc, nie pamiętam ostatnio, ale już nawet koło dolara, gdzie 2-3 lata temu to były tak drobne pieniądze, że nikt się tym niespecjalnie przejmował, a tymczasem to jeszcze nie jest wystarczająca kwota do tego, żeby to była wielkość rynkowa pozwalająca skompensować koszty związane ze sprzętem, który został zaangażowany w kopanie Bitcoinu. Także ta cena, gdyby miała być rynkowa, to by doszła do kilku dolarów za transakcję, więc z mikrotransakcji być może trzeba byłoby zrezygnować, chyba że zastosuje się innego rozwiązania i dyskusja na ten temat jest dość ożywiona ostatnio w sieci Bitcoina. I na tym bym mniej więcej skończył moje opowiadanie na temat Bitcoina.
Bitcoina, czyli nie pokazałem, jak wygląda zwykły rejestr bloków, nie pokazałem strony blockchain info, nie pokazałem adresów bitcoinowych itd. To było takie trochę niekonwencjonalne opowiadanie, jakiego rodzaju problemów daje się rozwiązać akurat za pomocą tej technologii blockchain.